Cześć, siemanko, z tej strony Noli, witam was w kolejnym odcinku Speedrunner vs 300 dni hardcore. Jeżeli chcecie więcej odcinków, to zostawcie łapkę w górę, 120 000 łapek i lecimy z kolejnym. Razem z Actiną rozdajemy komputer za 10 000 złotych. Jeżeli chcesz go wygrać, wejdź w pierwszą linijkę opisu i wykonaj wszystkie zadania. Są tylko 3, zajmą ci 3 sekundy, abyś miał szansę wygrać komputer za 10 000 złotych. I zanim zaczniemy jeszcze, to kliknij w subskrypcję, jeżeli nie subskrybujesz. Jest to dla ciebie sekunda, a ja ten film nagrywałem 40 godzin. 3, 2, 1, zaczynamy. A zaczynamy od zbierania sugarcane'ów. Sugarcane'y odkładamy do skrzyni, bo jak mówiłem ostatnio, zamienimy całą podłogę na emeraldy. I to troszeczkę potrwa na pewno. Następnego dnia poszedłem kopać piasek. W te 300 dni zrobimy gigantyczny projekt, a piasku będzie nam potrzebne bardzo sporo. No i mamy jedno całe kół. Odkładam je do skrzyni. Jak widzicie, są tu 4 podwójne skrzynie. Wszystkie będziemy musieli wypełnić piaskiem. I znowu kopiemy. Kolejne kół wkładam do skrzyni. Naprawdę nie chcę tracić czasu, więc znowu kopię piasek. Nawet wieczorem. Ale jednak stwierdziłem, że trzeba sfarmić trochę gunpowdera na fajerwerki, więc po prostu biję creepery. Aż finalnie uzbierałem 104 prochu, co daje nam 400 takich fajerwerek. Przerabiam sugarcane'y na kartki i idę się tradeować z villagerami, żeby naprawić łopatę. No i emeraldy. Znowu kopanie piasku, znowu odkładanie do skrzyni. Kopanie, odkładanie, kopanie, odkładanie. No i trade, aby naprawić łopatę. I znowu kopię piasek, jeszcze potrzebujemy 3 takie rundki zrobić i będzie git. Wieczorem dokładam kolejną partię i idę spać. A dzień następny zaczynamy od tego samego. Gdzieś w połowie tego dnia odkładam ostatni piasek do skrzyni. Zbieram kartki i znowu się traduję, bo tych emeraldów naprawdę będziemy potrzebowali sporo. Też stwierdziłem teraz, że nie mam totemu i w sumie łatwo mogę zginąć, więc postanowiłem zrobić raid. Znalazłem wioskę i się w niej przespałem. Rano kupiłem strzały do mojej kuszy, poleciałem na outpost pillagerów, zniszczyłem kolesia z banerem i zrobiłem raid. Nie był ciekawy, więc totalnie nic wam nie pokazuję, tylko wygraną. Udało mi się zdobyć 5 totemów, więc teraz na pewno nie zginę. A wieczorem klasycznie biję creepery w drodze powrotnej do domu. Dom! Widzę dom! A jak dom, to i tradeowanie się z villagerami, trzeba ich codziennie męczyć. To są free emeraldy w końcu. Następnie poleciałem do endu, bo będzie potrzeba trochę shulker boxów, więc znalazłem end city i po prostu walczyłem z shulkerami. Trwało to troszkę, ale finalnie udało nam się zdobyć 30 shali, co daje nam 15 shulker boxów. Następnego dnia robię shulkery. Stawiam je na sobie i jak będę jakiegoś potrzebował, to po prostu skopię go kill-offem i zabiorę. Następnie trading. No już sporo emeraldów się tutaj uzbierało. Jako że nasz projekt, który będziemy robić, będzie potrzebował bardzo dużo redstone'a, zabieram 2 shulkery i idę do kopalni. Te 2 shulkery wypełnię redstone'em. No i kopię cały dzień i całą noc. Ten dzień to tylko kopanie, ale znalazłem trochę diamentów, nawet sporo diamentów. Kolejny dzień w kopalni, czuję się jak górnik, ale ile diaksów i ile redstone'a, tego nikt mi nie zabierze. Wracam do domu, udało nam się uzbierać tyle redstone'a, że na pewno nam nie braknie już go do końca gry. Okej, mamy już sand i redstone, więc teraz czas zacząć przepalać piasek. Stawiam piece, biorę wiaderka, napełniam je w netherze po prostu lawą, wkładam je do piecy i bum, przepala się. Szkoda węgla, bo nawet go nie mam w sumie. Gdy wszystko się tam mieli, a ja muszę czekać, to zajmuję się naszą farmą i zbieram sugarcane'y. I szybki trading, wiadomka. Tutaj zaczynam rozkładać skrzynię i biorę tabliczki do eku. Będziemy tworzyć kilka farm i zamkniemy je wszystkie w jednej kostce. Będzie to farma trzciny, bambusa, creeperów, kaktusów, cobblestone'a, carpet duper i melon farm. Także wszystko będzie zamknięte w takiej kostce. Pierwsza partia szkła się przepaliła, więc czas na kolejną. Lawa do piecyków. Stwierdziłem też, że będę potrzebował bardzo dużo drewna, więc zbieram obsydian, tworzę portal do netheru na bastionie piglinów i wchodzę do niego, znajduję się w dżungli. No i pyk, jesteśmy na drzewie. Dlaczego dżungla? Bo w dżungli łatwo się zdobywa drewno. Wchodzisz na koronę drzewa i skopujesz je po prostu w dół. Ten cały dzień i większość nocy spędziłem na kopaniu drewna, ale mamy już cały shulker. 211. Tworzę tory i zaczynam powoli kolekcjonować wszystkie rzeczy, które będą nam potrzebne do tych wszystkich farm. Zresztą tutaj pokazują się wam screeny rzeczy, których muszę zdobyć. No trochę tego jest. Generalnie ten dzień to latanie od skrzynki do skrzynki i tworzenie pierdółek. Zajmuje mi to w sumie cały dzień. Najgorsze jest to, że następnego dnia wcale nie skończyłem. Dalej wszystko robię tylko po to, żeby podczas potem budowy nie musieć iść szukać jakichś surowców. Oczywiście nie zapominam też o tradingu i mamy jeszcze więcej emeraldów. W międzyczasie też kopię stołna kill-offem z silk touchem. Tak, cały czas zbieram surowce. Cały poprzedni dzień to zbieranie materiałów, więc tutaj macie skrzynkę z emeraldami, jest już ich na tyle, że się nie mieszczą, więc przerabiam je wszystkie i mamy 4 staki bloków, nice. Dobra, brakuje mi jeszcze troszkę rzeczy, więc tutaj macie lista, ja lecę je zdobywać. Zaczynamy od złota w netherze, no i glowstone przy okazji. Tutaj sobie kopię samorodki, tutaj sobie lutuję jakieś bastiony, aż mija cały dzień. Kolejny dzień zaczynamy w piekle, w dodatku w bastionie. Jako że znam je wszystkie, to dosyć łatwo jest mi ogarnąć, gdzie jest złoto, więc szybko je wykopuję. No i wróciłem do domu, że z takiem bloków, no i możemy robić lampy i tory napędzające. Wieczorem jestem na bagnach, bo jednej rzeczy, której nam brakuje, to slime bloki, więc szukam slime'ów. Na całe szczęście na wersji 1.16.3 jest ich całkiem dużo. Zaczynam kolejny dzień od tworzenia bloków, ale dalej jest ich za mało. Może jakieś też pistony, dorzucam do skrzyni, Do farmy kaktusów jest potrzebny kaktus, więc zbieram po prostu kaktusy. A wieczorem znowu jestem na bagnie i tutaj całą noc niszczę creepery i slimy. Déjà vu, następny dzień zaczynamy znowu od tworzenia bloków i starczy nam teraz w 100%. Poleciałem też w międzyczasie do dżungli pomylony, bo nam brakuje. Zrobiłem też kolejny portal i ogarnąłem Pocket Ice, przyda się potem. Znowu robię akcję przepalanie piasku, więc lawa i tak dalej. No troszkę tego już przepaliłem. No i tego dnia zaczynamy robić wielki szklany kwadrat, w którym będą wszystkie farmy. Pomysł wzięty od Shulkercrafta. Na starcie robię taką nogę, na której będzie stała ta cała farma i ona będzie ze stone bricków. Przepalam w piecu ten stone i dodaję go jako taką ozdobę do tej nogi. No i biorę szkło i robimy gigantyczny kwadrat o wymiarach 50×50. Wykładam i wykładam, pochłania to cały dzień. Ten dzień to również szklana pułapka. Można powiedzieć, że cały czas wykładam szkło i szkło, ale na koniec dnia robię obramówkę ze stone bricków. Tego dnia dodaję jakieś ozdoby, żeby było widać, że to ta noga trzyma ten kwadrat. I tutaj zacząłem dodawać szklane ściany, co było błędem, ale o tym się dowiecie potem. Wieczorem zaczynam tworzyć pierwszą farmę i pierwszą farmą będzie farma trzciny cukrowej. Przyda się do trade'ów po prostu. Więc hopery, dużo stołna, trochę czerwonych pochodni, kładziemy tory, zajmuje to cały dzień. Uruchamiam autostradę i puszczam minecarty, które będą nam wszystko zbierać. Dodaję dirta, kładę półpłytki, tutaj będzie woda, zajmuje mi to całą noc swoją drogą. Tworzę nieskończone źródełko i zapełniam wszystko wodą. 224, tutaj tworzę mechanizm, swoją drogą nie chcę wam pokazywać, bo to jest dosyć nudne, ale wszystko znajdziecie u Shulkercrafta, więc polecam. Zresztą kogo obchodzi ten mechanizm? Skip. Zasiewamy pole i dodajemy szklaną szybę. Zaczynamy tworzyć farmę bambusu, która będzie po prostu nad farmą sugarcane'ów i sprawiła mi sporo problemów. Generalnie schemat jest ten sam, wszystko zaczyna się od tego samego. Hoppery, stone, czerwone pochodnie, tory, minecarty, dirt. Tutaj musiałem pokopać troszkę dirtu, bo jednak zabrakło. I dalej wykładam. Tworzymy znowu maszynę, która będzie jeździć i wszystko ścinać. Zasadzamy bambusy, wylewam wodę tak jak w poradniku i maszyna nie chce ruszyć. Tak, to był ten problem, o którym mówiłem. Dzień zaczynam od rozwiązania problemu. Finalnie wszystko niszczę zdenerwowany, a wieczorem udało mi się naprawić problem. Okazało się, że było o jeden slime block za dużo. Okej. I ciągnik ruszył. I mogłem pójść spać. To był najlepszy minecraftowy sen od dawna. Można powiedzieć, że 2/7 farm mamy skończonych. Dodajemy też do farmy bambusa ściany, żeby ten bambus nie srał na lewo i prawo. Potem zaczynamy tworzyć carpet duper. Jest bardzo prosty i polecam wszystkim jako nieskończone paliwo do pieca. Tutaj taki prosty mechanizm. Piston, slime block, koralowiec i dywan. Tada, działa. Mamy 3/7 farm. Nasza kostka zaczyna być coraz bardziej mechaniczna. 230 to dzień kaktusa. Kolejna farma to właśnie ona. Każdy chyba wie, jak robi się tą farmę. Dajemy po prostu półpłytki, na nich sand i na nich kaktusy. No i jeszcze netherrack, który będzie ścinał wszystkie kaktusy. 4/7. A wieczorem to polowanie na creepery, czyli nic nowego. Trading! 231. To cały dzień robienia farmy creeperów. Mam nadzieję, że nasze problemy z fajerwerkami skończą się po stworzeniu tej farmy. Ale jako, że nie oświetliłem jeszcze cave'ów, to pewno ta farma będzie działała bardzo, bardzo słabo, bo powinniśmy ją zrobić nad oceanem. Ale chcę mieć ją w kostce. Więc robię miejsce zbioru i idę spać. Wylewam sobie wodę, znowu przepalam piasek. Potrzebuję dispenserów, więc poszedłem szybko do jaskini i po prostu mieczem zbieram nitki. Ta farma jest najbardziej czasochłonna ze wszystkich, ale już zaczynamy. Jak widzicie, mamy gotowe pierwsze piętro, jeszcze musimy zrobić 7 takich samych do góry, więc skip. Kolejnego dnia wszystko było już zrobione, no prawie, jeszcze trapdoorów brakło. Spowodują one to, że będą respiły się tutaj tylko creepery i na to poszło nasze całe, ale to całe drewno. Zresztą dnia 235 się o tym przekonałem. Więc musiałem udać się znowu do dżungli i znowu stwierdziłem, że zapełnię całego Shulkerboxa, bo drewno jest bardzo potrzebnym surowcem. Udało mi się tego dnia wrócić i przespać w swoim łóżku. Mamy bardzo dużo drewna, więc skończmy to, co zaczęliśmy. Kładziemy ogniska w farmie i teoretycznie... Jeszcze tylko mechanizm, kładę go tego samego dnia, jest to tylko 26 repeaterów. Górę wykładam półpłytkami, żeby tam się nie respiły żadne moby i mamy 5/7 farm gotowych. Wieczorem rozpoczynam też pracę nad farmą melonów, która będzie nad farmą creeperów, żeby po prostu oszczędzić miejsce. Więc znowu kładę tory, dirt, sadzę melony, dodaję pistony, które zbierają melony, dorzucam obserwery, no i pod koniec dnia mamy farmę kolejną, 6/7. I to jest dzień cobblestone'a. Tworzymy jak zawsze miejsce, gdzie będzie spadał cały cobblestone. I tutaj wchodzi znowu skomplikowany poradnik. Trochę pistonów, trochę szkła, jakaś woda. Kładziemy kable. Specjalnie wam wszystkiego tego nie pokazuję, bo sam łeb mi pękał, jak to robiłem, ok? I wieczorem wylewam farmę. I BTW zrobiłem tą farmę źle, bo zrobiłem ją o jeden klocek za blisko. I potem będą tego przykre konsekwencje. Ale to za kilka dni. Wielki test maszyny i działa! Na razie. Ale powiedzmy, że 7/7 jest gotowe. Skoro mamy wszystkie farmy, to tak jak mówiłem, kostka jest troszeczkę za mała, więc musimy ją troszeczkę poszerzyć. I właśnie tym się zajmuję. Więc cały dzień poprawiam tą kostkę, a wieczorem poluję sobie na proch. Tego dnia poprawiam kostkę, bo chcę ją zaprezentować wam w jak najlepszej okazałości, więc poprawiamy, Cały dzień leci akcja szkło. Następnego dnia to dosłownie to samo i opowiem wam ciekawostkę, że podczas wykładania tej kostki oglądałem sobie Makłowicza na YouTubie. Byłem głodny podczas kładzenia tej kostki. Specjalnie też nie chodzę spać, żeby nie tracić czasu, tylko kładę ściany dzień i noc. Następnego dnia spotykamy się na pustyni, no i kopię cały dzień. Wracamy też do tradingu, bo totalnie o tym zapomniałem i w międzyczasie czekamy, aż przepali się szkło. I co ja tutaj widzę w ogóle? Tych dwóch villagerów zmieniło się w wiedźmy. O co tutaj chodzi? Jak w ogóle to się dzieje? Napisz mi ktoś. No nic, wracam kopać piasek. Ciężka praca youtubera. Zresztą sami zobaczcie, wieczorem kładę szkło. Naprawdę ciężka praca. Dzień 246, a ja dalej lecę. Dosłownie cały dzień spędziłem na szkle. Kolejny dzień również, ale wieczorem kładę już obramówkę ze stone bricków. Tylko dach i koniec kostki, nareszcie. Rano dodaję pół płytki na dachu, żeby nie respiły się moby oczywiście. No i tego dnia wykładam już dach ze szkła, prawie finish. W sumie dalej kładę sufit i dodaję też wodę do farmy creeperów, bo o niej zapomniałem. Ostatnie kopanie piasku i koniec projektu, ale patrząc z daleka na tą kostkę, naprawdę wow. A, jeszcze piasek kładę dookoła farmy creeperów, żeby było tam ciemno, żeby ich się może więcej respiło, wtedy może będzie lepiej działać. Wieczorem już wyłożyłem wszystko i dodaję po prostu na sufit pół płytki. Cieszę się, że wszystko skończyłem i nagle BUM! Jakby mi ktoś napluł w twarz. I znowu muszę naprawiać. Nawet nie wiem, co tam wybuchło. Następnego dnia staram się naprawić to, co się stało poprzedniego dnia. Zbieram wagoniki, dodaję tory, dodaję pochodnie, oddaję wagoniki. Teoretycznie kostka jest skończona, ale chcę, żeby wszystko trafiało do jednego miejsca, więc musimy zrobić jeszcze system rurek, które będą nam doprowadzały wszystko do bazy. Kolejnego dnia idę się tradeować i tym razem okazuje się, że 3 villagerów zamieniło się w zombiaków. What? Co tu się w ogóle dzieje? Dalej łączę rury i trwa to cały dzień. Wszystko zostało połączone, teraz tylko wylewamy wodę. Tutaj farma dywanów, sugarcane'ów, melonów, cobblestone'a, no i wszystko będzie trafiało do jednego miejsca. Tego dnia dokładam więcej kabli. Głównie są one po to potrzebne, że jak coś znajduje się w dispenserze, to żeby po prostu system to wykrywał i wypluwał do wody. Tworzę teraz rurę, do której będą spadały wszystkie itemy i podciągam ją do naszej bazy. Niszczę też naszą zombiarkę, bo już się nie przyda i w ogóle tutaj nie pasuje. Przypadkowo rozwaliłem ścianę i wysrało to pielcami. Oczywiście nie mieli szans, bo miałem totalnie kozacką zbroję. Wyrównałem wszystko dirtem i wygląda, jakby totalnie tu nigdy nic nie było. Nice. Bardzo mi się spodobał też ten blok z przepalonego stołu, więc dodaję go jako ozdobę. Ostatnia rzecz, czyli system sortujący wszystkie rzeczy, które będą wypadały przez tą rurkę. Pracuję nad nim tego dnia, tutaj hopper, tutaj komparator, tutaj redstone i tak dalej. Idę też zniszczyć krowy, dodaję item frame'y i wkładam w nie itemy, które będą trafiały do skrzynek. Na samym końcu dodaję lawę, gdy po prostu skrzynki się zapełnią, to itemy po prostu spadną do lawy następne. Żeby nie lagowało gry po prostu. Tego dnia idę włączyć wszystkie farmy. Farmy creeperów, sugarcane'ów, TNT, no i zobaczcie, jak to wszystko fajnie leci. Pięknie, właśnie to jest to, dlaczego chciałem zrobić tą kostkę. Jest super. Tego dnia walczę jeszcze z sortowaniem itemów, bo coś nie działa. Trwało to dosłownie chwilę, bo tego dnia wszystko ogarnąłem i jest już ok. Wow, naprawdę nie mogę się napatrzeć i rozpiera mnie duma, jak widzę, jak to wszystko leci. Super projekt. W nagrodę wykładam wszystkie emeraldy, które zebraliśmy przez ten cały czas. Trwało to chwileczkę, ale z wysokości nasza wyspa wygląda już lepiej. Dobra, czas zacząć się w ogóle zajmować czymś innym teraz, więc czas na villagerów. Zalepiam wszystkich villagerów, zostają tylko 2 i zmuszam ich do rozmnażania. Rozszerzam to całe pomieszczenie, bo skoro zostało nam tylko 40 dni, a chcemy całą bazę wyłożyć emeraldami, to potrzebujemy większej mocy przerobowej. Kopię dalej pomieszczenie. U góry niszczę też sugarcane, bo i tak mamy 2 farmy, więc nie musimy już tego zbierać ręcznie. Bierzemy cobblestone z naszej kostki i wykładamy nim prawą stronę ściany. Zrobimy tutaj zagrody pracownicze oczywiście. Z lewej strony wykładam wszystko netherrakiem. Niszczę podłogę, robię te całe cele pracownicze. Dodaję też pochodnie i chcemy mieć tutaj niespodzianek jakiegoś zombiego czy coś. Stwierdziłem, że cała podłoga będzie z cobblestone'a, bo mamy go nieskończoność. A z żelaza to po prostu nie dalibyśmy rady, byśmy musieli czekać. Gdy villagerowie śpią, podwalam im podłogę z żelaza i zamieniam ją na podłogę z cobblestone'a. Teraz mamy sporo żelaza, na pewno nie braknie nam już go nigdy. No i po wylewce podłogi idę spać. Stwierdziłem, że w tych celach pracowniczych będą kartograferzy, więc robię stoły kartograficzne. Obcinam też owce na łóżka. Na suficie dodaję półpłytki, żeby to też jakoś wyglądało. Znowu obcinam owce i znowu łóżka. Tego dnia zaczynam też przygotowywać szpotki do odczarowywania. Dodaję łóżka znowu. Kupuję chleb od wieśniaka i rzucam im wszystko, żeby się rozmnażali szybko. Jako że potrzebuję dużo tej wełny, to stwierdziłem, że czas rozmnożyć zwierzaki, więc zaczynam od stworzenia pola. Zasadzam je. Niszczę też już te piece, bo się nie przydadzą. Dodaję ogrodzenie do naszej farmy. Jakieś pochodnie, żeby było też jasno. Znowu kupuję chleb i rzucam go do wieśniaków. Używam też mączki kostnej na polu, żeby nie tracić czasu. Z bomby wszystko zbieram i zasadzam. Rozmnażanie time. Niszczę większą część farmy sugarcane'ów, no bo się nie przyda, tak jak mówiłem. Cały czas chodzę teoretycznie rozmnażać zwierzaki i golić owce. Jako że chodzę tak po bazie bez celu, to stwierdziłem, że wykopię sobie jeden chunk w bazie. Więc niszczę więcej farmy, zalepiam wodą i zaczynam kopać chunk. Tutaj generalnie powstaje mob grinder, który dostarczy nam wszystkich itemów od mobów. I tak musimy czekać na villagerów. Dalej zaczynam kopać chunk, w przerwie idę kupić chleb, rzucam go i idę kopać dalej. Udało nam się skopać do 47 poziomu. Wieczorem jeszcze karmimy zwierzaki, pamiętajcie, to jest dosyć ważne. Kopiemy dalej. No i jesteśmy na poziomie 37. Poszedłem się tam potradować i wracam kopać dalej. Biorę stoły kartograficzne i wstawiam je w dziury pracownicze. Też jak jakiś villager wchodzi tam, to od razu go blokuje trapdoorem i zostanie tam na zawsze. Zbieram też łóżka i na dole robię miejsce, gdzie villagerowie będą spać, żeby nam nie przeszkadzali. Dodaję wszędzie trapdory, rozmnażam zwierzaki z przyzwyczajenia i idę kopać chunk dalej. Dzisiaj dokopałem się do poziomu 26, nice. Jako że, tak jak mówiłem, farma creeperów nie działa najlepiej, bo stoi w złym miejscu, to wieczorem idę farmić gunpowder. Skoro wszyscy są już zamknięci, czas lecieć po złoto, aby zrobić jabłka. Więc w sumie akcja bastiony, czas rozpocząć. Pierwszy, drugi i tak dalej. Można powiedzieć, że tego dnia uzbierałem ponad stak złotych bloków. A ten cały dzień zmarnowałem na powrocie do bazy, bo była 6000 kratek dalej. Udało się zrobić 1,5 staka jabłek. Zabieramy potki i idziemy się bawić w czary. Zagradzam stołnem villagerów, żeby golem nie atakował nam zombiaka. Chodzę do naszego spawnera zombiaków, zalepiam wodę i przyprowadzam chłopaków do zabawy. Jednemu próbuję rzucić miecz, ale nie chcę go podnieść. Mówię sobie, okej, dobra, to wpuszczam go i golem go niszczy. Muszę to zalepić bardziej. Kiedy zalepiłem wszystko jeszcze bardziej, rzuciłem znowu zombiakowi miecz i podniósł go. Zaczynamy akcję zagryzania. Bawiłem się oczywiście cały dzień z tym gościem, no i zacząłem ich odczarowywać. Musi ta akcja zostać powtórzona 4 razy, żeby za jedną kartkę dawali jednego emeralda. Czuję się jak dzieciak z tym zombiakiem, naprawdę, cały czas zabawa. Gryzienie, odczarowywanie. Tutaj szybka wyprawa do netheru po grzyba, bo brakło mi dosłownie 7 potek do skończenia zagryzania, więc po prostu tworzę je tego dnia i znowu zagryzanie, znowu leczenie. No i skończyliśmy. Niszczę zabezpieczenia i na samym końcu niszczę zombiaka. Oddawaj mi mój miecz. Przerabiam sugarcane na kartki i lecimy. W ogóle jupi, 100 level. Jedno przejście i mamy ponad 2 staki bloków, a uwierzcie, będzie znacznie więcej. Tutaj przy okazji mogę wam opowiedzieć o bugu, bo jeżeli macie dużo kartograferów i ekspicie ich na kolejny poziom, w momencie, w którym muszą wygenerować wam mapę do na przykład domu pillagerów, to za każdym razem muszą obliczać, gdzie się ten dom pillagerów znajduje, a on jest zazwyczaj bardzo daleko. Więc każdy kolejny ekspiony kartografer laguje grę coraz bardziej. I spędziłem tutaj ponad godzinę, żeby ich wszystkich wyekspić. Ale patrzcie na te emeraldy, Wracamy do kopania chunku i dotarliśmy do poziomu 19. Zaczynamy dalej od kopania, ale nasz beacon już tutaj nie sięga, więc stwierdziłem, że okej, staniemy na poziomie 19. Wyrównuję ładnie ściany i poszedłem się tradeować, to jest zbyt piękne, żeby z tego nie korzystać. I wycwaniłem się od lektonów, kupuję też szkło, które przerabiam na szyby i sprzedaję je kartograferom. No double profit. I tutaj czasami oni robią taki scam jak teraz, że gość próbuje mi wcisnąć za 15 kartek jednego emeralda, ale to się zaraz zmieni. I tutaj wszystko, jak widzicie, działa normalnie. Jak lecę drugi raz, wszystko po jeden. 4 staki bloków z jednego przejścia, rozumiecie to? Wieczorem poluję na nitki do dispenserów, bo ten mob grinder będzie działał dosłownie na tej samej zasadzie, który jest w kostce odnośnie creeperów. Trading i tracę na niego już połowę dnia, bo tylu ich tutaj jest. Kolejne 2 staki bloków. Lecimy w wolnym czasie tworzyć też grinder, dzięki czemu będziemy mieć może jakiś w końcu gunpowder. Następnego dnia wylewam już wodę, zresztą widzieliście to. Oczywiście nie mogę się też powstrzymać od tradingu, wiadomo. 2,5 staka bloków, nice. Ciąg dalszy farmy. I to jest właśnie to, o czym mówiłem. Farma cobblestone'a zrobiła boom i lawa się rozlała w kostce. Zrobiłem to TNT po prostu za blisko, ale nie chce mi się teraz tego naprawiać, więc może potem. Ale wiem, co mi się chce robić. Tradeować. Może ktoś zrobi z tego mem w końcu. No i ten dzień to totalne déjà vu, bo wracam do tworzenia mob grindera i doszliśmy prawie do samego końca. Ale czas na sen. Dzień zaczynam od zapachu pieniędzy. Potężne 2 staki pieniędzy. Dodajemy zegarek na górę farmy, ten sam co wcześniej, dodajemy wiadra z wodą do farmy, wrzucamy znowu ognistka, wykopuję też przejście na dół do skrzyni z lootem, żeby mieć jak się tam dostać, półpłytki na górze grindera, szybki test wody i wszystko działa super, w międzyczasie training, zalepiam sufit chunka stone brickami, żeby światło nie wpadało do środka i też nie chcę, żeby był jakiś kloc tutaj, więc tworzę taką futurystyczną fontannę. Tak, macie rację, po prostu coś świruję i stawiam na ślepo, ale powiedzmy, że futurystyczna fontanna. A walić to, idziemy się tradeować. Zbieram wszystkie bloki emeraldów do EQ, 16 staków bloków emeraldów. No trochę wyłożymy teraz. I właśnie tym się zajmuję kolejnego dnia. Kopię dirta, wykładam emeraldy, kopię dirta, wykładam emeraldy, kopię dirta i wykładam emeraldy. Po całej robocie stoję na dachu i patrzę na wszystko. Nice. Idę w ogóle nakarmić zwierzaki, bo zapomniałem, mam nadzieję, że nie zginęły z głodu. Przy okazji idę zobaczyć, ile wytworzyła farma. Mało, ale wiemy, że działa, okej. Poszedłem się tradeować i tym razem kupuję też mapy i item frame'y, bo stworzymy sobie okrągłą mapę na podłodze. Robię koło z item frame'ów, teraz tworzę pierwszą mapę i wstawiam ją w środek. Następny dzień cały latam i robię po prostu mapy. Zaczynam wykładanie pierwszej strony, lecę po kolejne mapy i wieczorem je wykładam. Wygląda to super, jest to jeden z lepszych pomysłów, na które wpadłem obecnie. Latam dalej z mapami oczywiście i je wykładam. Trwało to cały dzień, ale chcę wam pokazać finalny efekt, dlatego następnego dnia też latam i wykładam ostatnie mapy, no i wygląda to pięknie. Dodaję też półpłytki, no i jest super, ale muszę kiedyś powtórzyć to i zrobić mapę 100 na 100. Wtedy to będzie wyglądało jak planeta dosłownie. Tworzymy kartki, tworzymy szyby i trading oczywiście. To, co udało się zdobyć, dodajemy od razu na podłogę. Znowu trading, znowu podłoga. Bardzo bym chciał to skończyć, uwierzcie. Zobaczcie w ogóle, ile mamy bloków żelaza. Okej, musimy coś z niego zrobić w przyszłości, więc możecie napisać w komentarzu co. Nawet nie mówię wam, że już się traduje, okej? Bo to jest już mem. Ale mówię wam, że wykładam emeraldy, bo to jest ważne. Tego dnia wstaję, biorę kawałek mapy, dokładnie ten niebieski punkt. Dzięki niej zrobimy sobie niebieską podłogę. Kupuję troszkę map, zduplikowałem ją, położyłem item frame'y na podłogę i kładę tę mapę. Już wiecie, o co chodzi z tą niebieską podłogą. Ale mamy tylko problem, bo dwóch villagerów sprzedaje item frame'y. No to trzeba iść rozmnożyć krowy. Więc jaki jest mój kolejny krok? Am dla krówek. Zbieram pole i zasiewam je znowu. W dniu 288 ja się bawię w rolnika, rozumiecie? Sprawdziłem nasz mob grinder też i 26 gunpowdera, nice. Idę znowu na zakupy i znowu mam dla krówek. Kupuję i te frame'y, położyłem je na glebie i dodałem mapy. Idziemy dalej i dalej. Zabieram też bloki emeraldów i idę je położyć rzeczywiście. Mamy 21 bloków diaksów, wykładam je na kubkę, żeby było widać z daleka, że to jest bogate miejsce po prostu. Nie podoba mi się też ten płotek już, więc zniszczę go i dodaję półpłytki, dzięki czemu farma złączy się z naszą fontanną. Fajnie to wygląda. Trade. Znowu większa część podłogi zostaje wypełniona i od razu do krówek. Mój dzień wygląda tak samo ostatnio. Nie chcę mi się jednak cały czas schodzić do tych skrzyń. Chcę, żeby wszystko trafiało do nas na górę, więc tworzę szybki mechanizm. Robię rurkę, która wyrzuci nam wszystko na górę. Okazało się, że rurka wychodzi w polu. Dodaję kelpy, zamieniam na dorę soul sand na dirt i mamy windę wodną oczywiście. Przerwa na trading. Kładę skrzynię, a na nią hoppery. To tutaj będzie trafiało wszystko. Dodaję tutaj banery nad tą skrzynią, będzie fajnie to wyglądało. Zabieram wszystkie bloki ze skrzyni i zaczynam je wykładać znowu zamiast dirta. No i już jest więcej tego emeraldu niż tego dirtu, okej. Karmię krowy, jest już dosyć sporo ich. Kupuję też od villagerów zielone banery i szare banery do pewnego projektu. Znowu podłoga item frame'ami. Zaczynamy projekt, tutaj powstanie napis Noliw z banerów, więc kładę banery na ślepo. Popełniłem tutaj błąd, ale czekajcie. Następnego dnia niszczę wszystko i zaczynam od nowa. Ja już po robocie, wygląda to kozacko i o to mi właśnie chodziło. Każdy teraz wie, że to jest moja baza. Trade i wykładanko. Ostatnie rozmnażanie krówek, bo mało miejsca się tutaj robi. I zniszczyłem wszystkie krowy. No prawie wszystkie. Pierwszy raz użyłem bambusów, przerabiam je po prostu na patyki i z nich tworzę item frame'y. Wykładam wszystko w trade'owalni, wykładam też wszędzie obrazy. A co najlepsze, nawet mnie tak pogięło, że na tych półpłytkach postawiłem obrazy. Zerknąłem też szybko na naszą Hall of Fame bloków, którą zrobiliśmy w poprzednim odcinku. I przypomniałem sobie, że na zy jest zombie head, bo ktoś napisał to w komentarzu, a na ky dodałem kelp. Jako, że zostało mało czasu, zacząłem iść do netheru. Chciałem ogarnąć 9 czaszek widerowych szkieletów, bo to jest ostatnia rzecz, której brakuje nam w bazie. Zresztą zaraz się dowiecie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 czaszka. No i musimy wracać, bo brakło nam jedzenia i bardzo małe szczęście mieliśmy. Enchantuję sobie na szybko łuk, robię trochę fajerwerek i jest już noc. Lecimy walczyć z widerami i tutaj goście nie chce zrespić, a drugi się zrespił. Zabieram szybko głowy. Gdy koleś mnie atakuje, postanowiłem, że nie, muszę zrespić w tym samym czasie drugiego. Więc zrespiłem, zniszczyłem jednego, ale się rozdzielili. Podczas walki z drugim straciłem totem, ale wygrałem i miałem 2 gwiazdy. 3. wziąłem z ramki, która była w bazie. 4. bikona ukradłem z netherite'owego bikonu. Potem oddam, obiecuję. Dodaję wrogi naszej kostki, a na górze daję czerwone szkło. A wygląda to... tak, i o to mi chodziło, jest to super. To był efekt, który chciałem uzyskać od początku. Ten dzień, jako że to jest ostatni dzień, zacząłem od testu, czy jak spadnę z kostki, to zginę. Więc tak, straciłem totem. Przestawiłem też shulkery do magazynu, jako że nas nie będzie tutaj przez wiele czasu teraz, to nie chcę, żeby na nie padał deszcz, żeby zgniły mi itemy. Tworzę też sobie miejsce obserwacyjne i oglądam przez chwilę to, co udało nam się zrobić w te 100 dni. Przy okazji też przechadzam się po naszej bazie na różnych shaderach, więc możesz to pokazać, Tomek. a wieczorem wracam na punkt widokowy, patrzę na ostatni zachód słońca i idę spać. Jeśli Ci się podoba, to zostaw łapkę, jeżeli chcesz więcej, to koniecznie subskrybuj kanał. W ogóle dzięki, że dotrwałeś do końca i pamiętajcie, że kliknięcie suba to jest dla Was sekunda i łapki w górę też, a ja spędziłem tutaj 40 godzin, więc skaczemy na dół. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!